Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w pierwszym odcinku sektora sportowego w 2017 roku. Dzisiaj moim gościem jest prezes klubu GKS Grom Turowo, pan Marcin Gurtatowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Pana. Panie Marcinie, klub powstał w 2008 roku. Skąd pomysł na zawiązanie właśnie w Turowie, w małej miejscowości klubu koszykarskiego? No wszystko zaczęło się przede wszystkim z pasji do koszykówki. To wielokrotnie powtarzamy, spotkało się, jak to zwykle bywa, kilku wariatów. Trwa to do dzisiaj. No, klub żeński z racji, no myślę, że także pasji, która się rozwijała w kierunku ogólnie koszykówki, natomiast to wyszło samo z siebie, ponieważ te dziewczyny miały mniej pomysłu na sport w regionie, w grach zespołowych, w Turowie akurat zawsze, tak jak i w małych miejscowościach, dominowała piłka nożna, no i dziewczyny raczej nie chcą grać w tą piłkę nożną w tamtym czasie, no pomyśleliśmy o tej koszykówce dla nich. No i tak się zaczęło 8 lat temu, trwa do dziś. Właśnie, w małych miejscowościach góruje piłka nożna, bo najłatwiej ją się uprawia. Tak naprawdę nie potrzeba nic, tylko kawałek trawy i można grać. Do koszykówki jednak potrzebna jest pewna infrastruktura. Dokładnie, tutaj mówimy o infrastrukturze, szczególnie w przypadku zmiennej aury. No, przebiegamy w zasadzie w ciągu roku przez 4 pory roku, one się trochę pozacierały, no ale jednak przez 6 miesięcy ta nieprzychylność pogody powoduje, że no nie zawsze można ten sport uprawiać. Z piłką nożną jest podobnie, natomiast no, też należy nadmienić aspekt techniczny tych dyscyplin. Piłka nożna, no, nie chcę tutaj dotykać i urazić może powiedzmy tutaj naszego sportu narodowego, natomiast jest dużo prostszym sportem, przynajmniej na początku. Tak? Piłka leży na ziemi, no, każdy w tą gałę jakoś haratnie. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o piłkę, którą trzeba dorzucić do kosza, często wysokiego, nie zawsze te kosze są obniżane dla dzieciaczków, także no, jest to trudniejsze. Tą piłkę trzeba skozłować, trzeba mieć gdzie ją skozłować, nie od każdej nawierzchni ona się odbija. No tak jak Pan powiedział, infrastruktura, ale także i technika. Siatkówką jest pewnie podobnie, też jest jeszcze trudniejszym sportem technicznie na początku dla dzieci. No i zapalić na początku dzieciaczka, któremu nie wychodzi, bo ta piłka jednak nie chce znaleźć drogi do kosza, no, no jest dużo trudniej na pewno niż piłkę nożną. No właśnie, a dlaczego postanowiliście tą koszykówkę skierować głównie do dziewczyn? No, w zasadzie no, dziewczyny, tak jak tutaj już nadmieniłem, no, miały mniej pomysłu na sporty drużynowe. Chłopców ciągnęło cały czas do piłki nożnej. Zaczynaliśmy 8-9 lat temu, już za chwilę będzie, także z sekcją chłopców siatkówki, natomiast tutaj zapału jakoś tych chłopców dużego nie było. My też w zasadzie chcieliśmy się skupić na tym, żeby robić coś jednego dobrze. Mogliśmy oczywiście dołożyć po drodze i takie zapytania były o to, żeby chłopców także trenować koszykówkę. Wychodzi nam to dobrze, natomiast no, my nie chcemy tutaj nie tyle rywalizacji, bo to lubimy, rywalizujemy z największymi klubami w kraju już pomału, natomiast chcieliśmy robić jedną rzecz do końca dobrze. No, ciężko jest prowadzić dwie sekcje i chłopców i dziewcząt, to są dwie różne koszykówki, chociaż jedna dyscyplina. No, woleliśmy skupić się dobrze na tych dziewczynach, no i no, nie wiem, nieskromnie powiem, chyba nam to wychodzi. No właśnie, a jak z zainteresowaniem tych młodych dziewczyn, one wciągnęły się w tą koszykówkę w Turowie? Jest moda na to, żeby tam właśnie koszykówkę trenować? Tak, no przede wszystkim gmina Szczecinek stworzyła nam świetne warunki, jeżeli chodzi o bazę, bo mamy pełnowymiarową halę, na której możemy gościć wiele zespołów z całej Polski i przyjeżdżając tutaj zespoły często otwierają oczy i są zdziwieni, że pomimo tego, że najpierw zaskakujemy ich poziomem, powiedzmy, czy to wyszkolenia, czy organizacyjnym, ale tą bazą. Tutaj nie mamy się naprawdę czego wstydzić i no i znaleźliśmy tu swój tak zwany dom. Zarówno poprzedni wójt, jak i obecny. Władze samorządowe mocno nas wspierają, jeżeli chodzi o gminę Szczecinek. No niestety nie mogę tego o mieście Szczecinek powiedzieć. Tutaj dofinansowanie z miasta jest kompletnie zerowe. Pomimo, że mamy dzieci w naszym klubie, do czego za chwilę pewnie przejdziemy, także z regionu miasta sporo. Generalnie baza jest, trenujemy na niej i to Turowo jest utożsamiane już pomału naprawdę z silnym ośrodkiem szkolenia dziewcząt w koszykówce. Grywamy no, z wieloma w kraju, jak powiedziałem, zresztą pewnie zaraz Pan o to zapyta. Zanim do tego dojdziemy, to chciałem zapytać, jak wygląda ta struktura klubu, w jakich rocznikach trenują dziewczyny, ile ich jest, jak ten system szkolenia u Was wygląda? Dzisiaj jest to już mocno poukładane, natomiast może zacznę od tego, jak zaczynaliśmy. 8 lat temu wyglądało to tak, że zaczęliśmy w zasadzie od gimnazjum i to dosyć późnej klasy, bo to były dziewczęta klasy drugiej, trzeciej gimnazjum i wtedy przepracowaliśmy z nimi do okresu powiedzmy maturalnego i po, czyli gdy te dziewczyny udały się na studia, przepracowaliśmy z nimi 4 lata i w ciągu tych 4 lat udało się zrobić no tyle, ile można było zrobić z gimnazjalistką od tego okresu.
Tam były już pomału sukcesy, te dziewczyny dalej gdzieś kontynuują niektóre swoją zabawę z koszykówką gdzieś na uczelniach, gdzie się także wyróżniają jako zawodniczki. Natomiast takie prawdziwe szkolenie zaczęło się kilka lat temu, gdzie grupy naborowe, najmłodsze, obecnie rocznik 2001, z trenerem Marcinem Pietrzakiem rozpoczął treningi w klasie czwartej szkoły podstawowej. I te dziewczynki w tym momencie no, są już na czwartym roku szkolenia i to wygląda już naprawdę fajnie. Przede wszystkim no, dorównujemy już szkoleniowo ośrodkom, no może nie powiem największym, bo to jest oparte zawsze o jakieś SMS-y, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego i tutaj ta ilość godzin znacznie inna. Natomiast no, naprawdę technicznie nie możemy się wstydzić tutaj za poziom wyszkolenia i to jest najstarsza grupa obecnie. Kolejną grupą jest grupa, którą ja prowadzę, to jest rocznik 2003. Tutaj akurat jest jeden rocznik, w jednym roczniku udało się zebrać dziewczęta. No i najmłodsza grupa trenera Grzegorza Bolechowskiego, najliczniejsza, u nas najmłodsze zwykle są najliczniejsze, tak wygląda piramida szkolenia. I tutaj jest rocznik 2004 i młodsze. Tam się zdarzyło jednak, także są zawodniczki 2006-2007 jakieś pojedyncze. Mhm. Czy w tym klubie trenują, czy ten klub głównie skierowany jest do uczennic szkoły w Turowie, czy tam można się też zapisać, nie wiem, ze Szczecinka, z jakichś innych miejscowości, jak to wygląda? Czy klub działa typowo przy szkole? Klub jest gminnym klubem sportowym, w zasadzie tylko z nazwy, bo na zasięg działania i skala jest duża, natomiast jeżeli chodzi o nabory, to oczywiście zapraszamy wszystkie zawodniczki, wszystkie uczennice dowolnych szkół, które chcą uprawiać koszykówkę i czynnie się realizować w sporcie. I tak też to ma miejsce. Różnie wygląda to w grupach, natomiast przeważają zawodniczki już pomału, że tak powiem, z całego powiatu. Kiedyś wyglądało to tak, że było mniej więcej pół na pół. Dzisiaj troszeczkę więcej jest nawet z racji może niżu demograficznego, trochę więcej jest dziewcząt ogólnie z powiatu. A szczycimy się tym, że regularnie na treningi, choćby do najstarszej grupy, potrafią przyjeżdżać dziewczyny po 30 km. Mamy zawodniczkę, która 3 razy w tygodniu regularnie uczestniczy i dojeżdża z Czarnego, z Biernatki jeszcze dalej za Czarnym, także z Grzmiącej. No to nie jest dzisiaj barierą. Jak czasami rozmawiam z zawodniczkami, które ze studiów gdzieś tam przyjeżdżają do nas i potrafią powiedzieć, że na trening dojeżdżają dłużej niż dzisiaj z Czarnego zawodniczka dojeżdża, no bo nawet w dużym mieście przecież czasami ten transport w korkach trwa około godziny, nawet komunikacją miejską, no to można to w zasadzie porównać. Nie? Także barierą na pewno nie jest to, gdzie ta zawodniczka mieszka. No na pewno rodzic musi się zorganizować, żeby ten dojazd zapewnić. No, do Turowa dojeżdżają autobusy, które udało nam się skomunikować. 11, która dojeżdża w godzinach treningów. Tak została dopasowana, żeby no, powiedzmy pasowało to tak, że do tych godzin treningu. Dzięki temu te dzieci mogą uczęszczać. Najmłodsza grupa no, w zasadzie wypełnia ten autobus tam w ilości niemalże 20 zawodniczek i te 20 zawodniczek podróżuje na trening na godzinę 17, 3 razy w tygodniu. Czy po tych dziewczynach, ja tak dopytuję, dlatego że no wiadomo, młode dziewczyny do 15 powiedzmy są w szkole, później jeszcze trening koszykówki, czy w nich nie czuć takiego zmęczenia tym wszystkim, że mają tak mało czasu wolnego, bo jednak no, to jest wymagające, żeby kilka razy w tygodniu przyjść na trening po szkole i jeszcze grać w tę koszykówkę. Trafne pytanie. I tutaj muszę tak dwutorowo odpowiedzieć, bo w pierwszej kolejności to na pewno należy pochwalić organizację w rodzinach tych dziewcząt, bo tak paradoksalnie rzecz biorąc, zawodniczki, które odnoszą spore sukcesy w sporcie, są także bardzo dobrymi uczennicami. Mamy przykłady zawodniczek, które choćby w powiecie człuchowskim otrzymują nagrody najlepszego ucznia swojej szkoły, choćby powiem o tej zawodniczce z Czarnego, która potrafi, mówię, dojeżdżać na te treningi i się naprawdę dobrze uczy, także można się zorganizować. Czy jest zmęczona? No myślę, że na pewno jakieś zmęczenie gdzieś tam przychodzi, natomiast na pewno ważna jest organizacja. Nie ma tutaj już na pewno marginesu na stratę czasu, na jakichś zjadaczach dzisiaj medialnych, powiedzmy jakieś Facebooki i tak dalej. No, na pewno tego czasu dzieci, które chcą być zorganizowane i w sporcie coś osiągać i w nauce, no nie mogą zbyt wiele tracić, nie? Drugą sprawą jest to, jakie możliwości daje klub. No, na pewno trening 3 razy w tygodniu o godzinie 17 jest utrudnieniem, bo ten dzieciak ledwo przyjdzie ze szkoły, za chwilę już musi podążać na trening, jeszcze później lekcje. No i tym dziewczętom jest trudno. Natomiast udało się nam stworzyć w tym roku klasę, która nie jest nazywana, może jest nazywana potocznie koszykarską, natomiast nie jest tutaj klasą sportową,
ale ma tak ułożony plan lekcji, że 4 razy w tygodniu prowadzone są treningi właśnie w mojej grupie. Mhm. W Turowie tutaj udało się wszystkich rodziców szczecineckich namówić do tego, żeby dziewczęta udały się do jednego gimnazjum i w Turowie od razu po lekcjach 2 razy o 13.40, 2 razy o 14.30 mają zajęcia, 1,5-godzinny trening, co jest idealną formą. Do tego jeden trening z wybitnym lekkoatletą, panią Antoniną Richter, także myślę, że z tej grupy za 3 lata, tak jak i z każdej naszej w cyklu szkolenia, na pewno będą ciekawe efekty, ale przede wszystkim w tej grupie akurat udało się stworzyć idealne warunki, bo dzieciak po szkole, gdzie jakiś obiad jest jedzony w szkole i ten obiad nie jest także jakimś dodatkowym tam obciążeniem czasowym, dzieciak jest, zauważyłem, dużo bardziej wypoczęty faktycznie od razu po szkole i ta możliwość treningu jest pełniejsza, nie? Niż jednak ta przerwa i później ta gonitwa na trening. Na pewno tutaj warunki są lepsze i tutaj pomału możemy już dorównywać do standardów, które są także właśnie w tych szkołach mistrzostwa sportowego, gdzie tak się to odbywa, gdzie dzieciak uczy się, no tam faktycznie treningi mają 2 razy dziennie, także zawsze będziemy mieli gdzieś daleko, natomiast no też nie dajmy się zwariować, robimy kawał roboty w ramach tego, co możemy stworzyć, no i to już jest dużo i na tym na razie poprzestaniemy. Ja zawsze miałem takie wrażenie, że z koszykówką to jest tak, że ciężej jest nam załapać tego bakcyla koszykówki, dlatego że nie mamy możliwości na co dzień w tych godzinach, powiedzmy jak Liga Mistrzów piłkę nożną, oglądać sobie meczów NBA, bo wiadomo, one są rozgrywane w nocy. Moje pytanie idzie w tym kierunku, czy te dziewczyny gdzieś tam interesują się też samą koszykówką, oglądają mecze, czy no ciężko to u nich jednak te zainteresowanie wyciągnąć? Też kolejne trafne pytanie. Koszykówka to jest dyscyplina bardzo ciekawa. No, rozmawia Pan akurat z osobą, która się wychowała na koszykówce NBA w latach jej świetności, czyli era Michaela Jordana, tak, dokładnie, Scottiego Pippena i całej tej otoczki Chicago Bulls, która się przenosiła. Ja byłem akurat fanem Orlando Magic i Shaka, który urywał kosze. Natomiast to były czasy, no, moje roczniki młodsze, trochę starsze, pamiętają, gdzie potrafiło się o godzinie 2 w nocy na DSF-ie niemieckojęzycznym oglądać w zasadzie każdy mecz. Te mecze leciały w kanałach otwartych. Dzisiaj w zasadzie no, pewnie kryptoreklamę tutaj uprawię, ale no, w Kanal Plusie, tak, gdzieś choćby w Gaweksie można to oczywiście oglądać na wykupionym pakiecie. Natomiast chodzi bardziej o to, że tej koszykówki było więcej w telewizji. Koszykówka polska odnosiła sukcesy. Czasy Adama Wójcika czy Zielińskiego, no naprawdę wielu koszykarzy i świetności polskiej koszykówki na parkietach Euroligi no, były ciekawe. Dzisiaj mamy perełkę, powiedzmy perełkę, no jedynaka, może nie nazywam tego perełką, ale jedynaka w lidze NBA, Marcina Gortata, który także tutaj dobrą reklamę robi tej koszykówce polskiej. Natomiast tej koszykówki na pewno w telewizji jest dużo mniej. Kiedyś po Teleekspresie można było obejrzeć Szaranowicza i Łabędzia, komentowali Hej, hej to NBA. To była co prawda tylko 15-minutówka, ale pozwalała, dokładnie, to pokazywała najlepszą ligę świata i no nieskromnie powiem, no, piłka nożna jest najbardziej popularna, natomiast koszykówka jest drugą dyscypliną na świecie. Nie każdy o tym wie, drużynową najbardziej popularną. No, u nas w Polsce może nie nasz tyle, ale no, z racji wielkiego rynku marketingowego, choćby NBA, no to no to i ogląda się to fajnie, no naprawdę, jeżeli zespoły potrafią rzucić po 120 punktów jeszcze naprawdę jakoś broniąc. Kiedyś inaczej ta NBA wyglądała, dzisiaj trochę inaczej, ale na pewno jest to show, nie? I teraz nasze dziewczęta, wracając do pytania, staram się zachęcać, oczywiście. Bywamy na meczach Ekstraklasy Kobiet, w zaprzyjaźnionych gdzieś tam klubach, z którymi współpracujemy, natomiast no, tej koszykówki niewiele możemy pokazać tutaj. No, w Koszalinie też ta koszykówka, niestety muszę powiedzieć, kuleje. Ja jestem zwolennikiem przede wszystkim gry naszych. Nie jestem absolutnie przeciwnikiem tego, żeby zapraszać tutaj obcokrajowców, natomiast przez to, że nasi zawodnicy, choćby młodzieżowi, zostali odsunięci od tej podstawowej, powiedzmy, gry w ekstraklasach, w wyższych ligach, to powoduje niski poziom ligi. I niestety mamy w Polsce niski poziom naszej ligi, co się przekłada także na niski poziom reprezentacji, która ostatnio troszeczkę ma tam przebłyski, ale te dziewczęta niewiele mają czego oglądać. I teraz jeszcze do tego wszystkiego trzeba sport rozróżnić, koszykówkę jako koszykówkę żeńską i męską. No, męska jest widowiskowa, natomiast żeńska jest mniej widowiskowa. Tak, tam nie zmienia walka. Dokładnie, tu jest walka. No, ktoś kiedyś fajnie powiedział, że koszykarka ma
w zasadzie kilka etapów rozwoju, choćby motorycznego, gdzie na przykład skoczność to jest taki etap, gdzie najpierw doskakuje do siatki, później doskakuje do siatki, na końcu doskakuje do siatki i kończy karierę. Także no tak to wygląda u kobiety. Ona pewnych progów nie przeskoczy, natomiast no, facet ładuje coś z góry, kolokwialnie tak, mówiąc, no, jest to ciekawe. Nie widziałem tak, w koszykówce tak. kobiet. No, są kobiety, które w, NBA, w WNBA gdzieś tam kończą akcję z góry, ale to są pojedyncze przypadki w akcjach sam na sam z koszem, także no, nie jest aż tak widowiskowe. Nie zmienia to faktu, że mają pazura i naprawdę walczą i też da się to oglądać na fajnym poziomie. Myślę, że już u kadetek i juniorek jest co oglądać. No. Zresztą no, tak jak i pewnie w innych dyscyplinach, no, ten sport jest piękny ogólnie, gdy jest serduszko, także i maluszki potrafią walczyć o tą piłkę i każda starsza drużyna również. Nie? To jest piękno tego sportu. No tak jak pan wspomniał, gdyby też pojawiły się sukcesy, myślę, polskich drużyn wczoraj, miałem okazję oglądać mecz Stelmetu Zielona Góra z Besiktasem, no to jednak chce się, żeby ta polska drużyna gdzieś tam pociągnęła, wygrała, no ale coś nie wychodzi i to też powoduje, że no nie ma tego ciągu. Też chwilę to oglądałem, muszę panu powiedzieć, wczoraj późnym wieczorem i no, dla mnie się tego już troszkę nie da oglądać. No naprawdę, człowiek jest przyzwyczajony do naprawdę fajnego poziomu gdzieś tam w tej telewizji, jeżeli chodzi o NBA, bo trochę to śledzę. Natomiast no, jeżeli ktoś się przesiada, to trochę tak jest jak z naszą polską ligą i choćby Ligą Mistrzów. No, to są dwa różne światy dzisiaj i no, niestety trzeba to oddać. Natomiast no, należy się cieszyć z tego, co mamy. Natomiast jeszcze wrócę do tego, że gdybyśmy naprawdę potrafili troszeczkę inaczej to naszą młodzież rozwijać, to mielibyśmy więcej naszych polskich graczy i ta liga też byłaby inaczej odbierana, myślę, że przez nas, przez sponsorów także, bo no nie jest problemem kupić armię zaciężną zza oceanu, posprowadzać kilku czarnoskórych, do tego dołożyć jakiegoś oczywiście Bałkańca, bo to jest popularne u nas, nie daj Boże jeszcze trener polski, no bo na to w ogóle nie ma trendu. No i później, no tak jak pan mówi, no nie ma sukcesu w Zielonej Górze, ale tak naprawdę chodzimy na te mecze i tak patrzymy na tą Zieloną Górę, no który jest nasz koszykarz, wychowanka żadnego. Dwóch Polaków na parkiecie przewija się, no bo ciężko powiedzieć jeszcze o tym, żeby byli kluczowymi. I teraz dla kogo oni grają, ja się zastanawiam. Ja czasami mówię, no może to nie jest najwyższy poziom, ale wolałbym jakąś pierwszą, drugą ligę oglądać, ale naszych chłopaków, nasze dziewczyny, które oddają serduszko, idzie pan na mecz i widzi pan, o, ta jest nasza, ta mieszka tutaj koło mnie, nie? A tamtą to, kurczę, sąsiad od małego woził na treningi do Turowa, nie? To mi się marzy, nie? Żeby tutaj u nas stworzyć coś takiego naszego. To nie musi być naprawdę nic wielkiego od razu. Niektórzy rzucają się od razu na otwarte wody, nie wiem, zapraszają tu zawodników grających za pieniądze i tak dalej. Nie moja to natura. No ja przede wszystkim chciałbym inwestować w te dzieciaki i powiem szczerze, że nawet sam chyba sprowokuję pytanie, że my te dzieciaki nie tylko uczymy koszykówki, bo w naszym małym Turowie i Szczecinku, bo to tak trzeba połączyć, no także uczymy te dzieciaki troszeczkę życia, no i stajemy się ważnym elementem właśnie tego życia. Za chwilę jeszcze wrócimy do klubu GKS Grom Turowo, ale przy okazji, jak już pan wspomniał o NBA, to chciałem tak zapytać dodatkowo, to czyja gra panu się aktualnie najbardziej podoba, jeśli chodzi o teamy? Wie pan co, no ja generalnie, to tak jak już chodzi o moje zdanie, to ja lubię koszykówkę poukładaną, może nie schematyczną, żeby... Czyli nie tak zwaną wesołą koszykówkę? Nie, tak, nie jakieś wariactwo, jakiś młody, gniewny gdzieś tam, bo to jest fajne, natomiast nie wiem, no za chwilę, gdzieś tam za dwa lata będę miał tą 40 i też może troszeczkę poukładaną tą koszykówkę lubię. San Antonio mi się na pewno podoba i to, co robi Greg Popovich, no jako trener, który od lat jest związany z tym klubem, który naprawdę gwiazdy potrafi wykreować, gwiazdy formatu europejskiego, światowego gdzieś, które przychodziły z parkietów Europy, gdzieś znalezione i dzisiaj grają piękną koszykówkę. I to jest akurat mój team w ostatnim czasie, ale zaczynałem od Orlando i właśnie tej młodości, także to też się u mnie mocno zmieniło. Jak zakochałem się w koszykówce, to był to Szak chociażby, który dominatorem był, zresztą kiedyś była era centrów, to byli zawodnicy, którzy urywali kosze na pomalowanym. Tak, była to dominacja zawodników powyżej 2 metrów. Dokładnie. Dzisiaj ta koszykówka odsunęła się od obręczy, jeżeli widzimy szybki atak, w którym no, na czysty kosz zawodnik w pełnym biegu oddaje trójkę i tą trójkę trafia, no jako trener no to oczy przecieram ze zdumienia, no kto taką koszykówkę gra, ale taką koszykówkę się dzisiaj gra, choćby Golden State Warriors, nie? No to co pokazali w zeszłym sezonie, to... No dokładnie, tam otarli się oczywiście o to mistrzostwo,
natomiast koszykówka się na pewno zmienia. To jest sport chyba najbardziej dynamicznie zmieniający się. Przepisy pomału, znaczy nie nadążają za tym, te wszystkie powtórki, wideo i tak dalej pokazują, jak wiele się dzieje, nie tylko przy piłce, poza piłką i tak dalej. Oczywiście przy tym wszystkim muszą się doskonalić sędziowie, cała ta oprawa, choćby także wideo. Sami wiecie, to jest wasza branża, jak ciężko jest relacjonować pewnie jakieś zawody sportowe, to wszystko wychwycić, tam są setki kamer, które coś obserwują. Niekoniecznie mówię tą piłkę. O dobrej rzeczy pan wspomniał, bo to też chciałem zapytać. Faktycznie tych takich zasad w koszykówce, patrząc z perspektywy laika, jak ktoś ogląda mecze sporadycznie, jest naprawdę sporo. Czy tym młodym dziewczynom nie jest trudno, że tak powiem kolokwialnie, to ogarnąć? Na pewno na początku tak. Rodzice często, może zacznę od tego, przychodzą na mecze i tak się pytają, a tutaj nie wiem, nie było spalonego albo coś, takie dziwne pytania padają. Wiadomo, tych przepisów się na początku nie zna, natomiast jak zaczynają regularnie uczestniczyć w tym życiu swoich zawodniczek rodzice, to też zaczynają to chwytać. Natomiast zawodniczki od samego początku, wiadomo, są szkolone według zasad, więc już na boisku, na treningach są wpojone te podstawowe, powiedzmy, elementy gry, gdzie wiadomo, pewnych rzeczy należy unikać, pewne rzeczy są błędami technicznymi, pewne rzeczy są po prostu niemożliwe do wykonania w koszykówce i o tych przepisach na pewno informujemy. Mało tego, na obozach sportowych regularnie dokonujemy oceny ich wiedzy teoretycznej, także takie testy przeprowadzamy, oparte o testy sędziowskie, także przekazujemy tą wiedzę i cieszymy się, że te nasze zawodniczki także gdzieś idą, rozwijają się, zostają także sędziami koszykówki, gdzieś tam na razie jest to stolik, pojawiło się także boisko, muszą te przepisy przede wszystkim znać. Są to trudne przepisy, jest ich dużo, natomiast jeżeli ktoś jest zawodnikiem, to one przychodzą dużo łatwiej. Tak jak wspomnieliśmy na początku, już wiele lat działalności klubu. Co takiego najważniejszego udało się w tym czasie osiągnąć, jeśli chodzi o taki stricte sportowy wymiar? Przede wszystkim utrzymujemy pewien poziom, który sobie wypracowaliśmy. To jest chyba największy sukces tego klubu, że pomimo, że te lata lecą, to ta pasja w nas nie wygasa, a tym samym pracujemy z tym samym zaangażowaniem. Myślę, że to jest najważniejsze, co udało się osiągnąć, bo od tego się zaczęło i to trzyma nasz klub. Mam przyjemność pracować ze świetnymi ludźmi, dla których w dzisiejszych czasach pieniądz nie jest na pierwszym miejscu. To jest bardzo ważne. Dotykamy tutaj finansowania klubów i nie chciałbym o pieniądzach rozmawiać dzisiaj, bo to nie jest w zasadzie temat tego spotkania. Natomiast chodzi o to, że bez tych pieniędzy oczywiście nie da się pewnych spraw realizować, ale nie jest to pierwsze pytanie naszych trenerów na naszych rozmowach i to jest najważniejsze. I dzięki temu mogę tutaj im jeszcze raz z tego miejsca podziękować, co zawsze czynię gdzieś na naszych wigiliach klubowych. To jest kawał dobrej roboty, robiony nadal z pasją. Od 9 lat robimy to z pasją i to zaangażowanie jest na tyle fajne, że te dzieciaki to odbierają. To jest ważne. Dlaczego dzięki temu na przykład nasze grupy się rozwijają i nie maleją, tak, nie topnieją? To właśnie chyba jest to, że ten dzieciak czuje, że jak przychodzi ten coach na trening, to jest przygotowany, wie co chce zrobić, wie czego wymaga od tych zawodniczek, a przede wszystkim jego zaangażowanie w to, co robi, jest takie odczuwalne. Nie jest na zasadzie, a wpadłem, tu telefon przy uchu, za chwilę wypadam, to nie mam czasu, to mnie ktoś zastąpi, a tu treningu nie było. Nie. U nas treningi, nie ma tylko wlany poniedziałek i zawsze się śmieje w Wigilię, tak? Także te treningi są regularne, nawet jeżeli ktoś nie może, to się zastępujemy, także ten dzieciak musi czuć się potrzebny i ja sam w grupie mam zawodniczkę, która od 4 lat nie opuściła treningu. Wyobraża pan sobie? Co roku czekam, brzydko to zabrzmi, jak sobie mówię, a może któregoś coś tam, nie żebym czegokolwiek życzył, nie? Ale nawet lekarza gdzieś tam przełoży po to, żeby na tym treningu jednak być. To jest bardzo duże zaangażowanie. To się chwali, zwłaszcza w tych czasach. Tak, te dzieciaki chcą i co tu dużo mówić, przede wszystkim to musi się brać z tego wariactwa, od tego się zaczęło i to trwa. Natomiast na pewno sukcesami jest to, że potrafimy na dużych turniejach ogólnopolskich zaznaczyć swoją obecność na tej mapie koszykarskiej, także przyjeżdżamy z dużych turniejów ogólnopolskich, gdzie naprawdę już kluby, które spotykamy, w zasadzie chyba wszystkie gdzieś, które szkolą, choćby w każdym roczniku, który tam prezentujemy, gdzieś spotkaliśmy na swojej drodze, począwszy gdzieś tam na dole Kraków, gdzieś tam Sudety, Jelenia Góra, powiedzmy te odległe ośrodki, Wrocław, wiadomo, tutaj bliżej, to mamy i Łódź, i Poznań, z Warszawą grywaliśmy, nie znam klubu w moim roczniku, z którym jeszcze nie udałoby mi się spotkać, także tych turniejów gramy dużo grupami,
Natomiast dzięki temu, no to jest też ten sukces, nie? Że potrafimy taką skalę tych doznań dzieciakom przedstawić. W tym minionym roku, bo tutaj już podsumowanie przeprowadziłem, rozegraliśmy naszymi grupami 128 spotkań w ciągu roku kalendarzowego. No, to można zobrazować, no nieskromnie powiem, nie znam drużyny, no na pewno powiecie szczecineckim, która rozegrała taką ilość spotkań drużynowo. No, no to na pewno. No, podzielić to na trzy grupy, no, takiej ilości spotkań, no po prostu tak to wychodzi z cyklów turniejowych, z cyklów udziału właśnie w dużych turniejach, gdzie bywamy regularnie. No, to jest na pewno duży sukces. No i przywozimy tam zawsze jakieś miejsca, także zdarza się medal, zdarza się jakieś piąte miejsce, ale mówię, w gronie 16 czy 12 zespołów z całej Polski to nie jest naprawdę wstyd, nie? W województwie pomału już na to podium wchodzimy. Obecnie nasza grupa najstarsza bez porażki przeszła pierwszą rundę, także będzie gdzieś tam o te medale walczyła i o wyjście z pierwszego miejsca do strefy z Wielkopolską, także tam już zaczyna się bardzo ostre granie, bo mam akurat strefę wielkopolską. No zobaczymy, no na pewno stawiamy na te dziewczyny, stawiamy na wszystkie nasze grupy. No walczymy o to, nie? Mamy także udział już w kadrze wojewódzkiej, gdzie nasze zawodniczki także wywalczyły w tym roku awans do finałów w Bochni, które się odbędą w marcu. Także to są takie sukcesy, w których grom naprawdę odciska się na tej mapie koszykarskiej kraju, nie? Z czego się możemy naprawdę cieszyć. Tytułem końca jeszcze takie pytanie mam, gdyż wiadomo, że uprawianie sportu to jest nie wszystko, to jest tylko jedna część działania takiego klubu. Myślę, że takie też nastawianie i kształtowanie tych dzieciaków pod względem charakteru to też jest ważny aspekt działania klubu sportowego. Tak, dokładnie. No przede wszystkim sport w każdej postaci kształtuje charakter i przede wszystkim tą dyscyplinę życiową. Nie? No wiadomo, że nieraz trzeba wstać wcześniej rano, nieraz trzeba późno się położyć, nazajutrz ponownie wstać. I to jest ważne i z tego powinniśmy jako trenerzy ogólnie być dumni, bo uczestniczymy w życiu tych młodych zawodniczek i przede wszystkim także dając pewne wzorce, kształtujemy także ich zachowania. To jest też ważne, żebyśmy potrafili, to nam się udaje, kierować tymi młodymi ludźmi, żeby miały wartości takie pozaboiskowe, utrzymane na wysokim standardzie, bo jednak no, trzeba od siebie raz, że więcej wymagać, dwa, że być nienagannym zawodnikiem w życiu osobistym, no to jest ważne, a niejednokrotnie te dzieciaczki przychodzą do nas z różnymi problemami życiowymi, to nie zawsze są super poukładane rodziny, to nie zawsze jest kolorowo, nieraz przeżywają swoje jakieś problemy na boiskach, nieraz przychodzą z jakimiś rozterkami, a czasami są to także i tragedie życiowe i też musimy pomóc im to wszystko przetrwać. No, takie sytuacje mamy, więc my jesteśmy dla nich, no może nie drugim domem, to mocno bym tutaj personalnie odkroczył, ale na pewno ważnym elementem ich codziennego życia. I to bym życzył nam wszystkim, trenerom, żebyśmy potrafili czasami na tych treningach dostrzec tą drugą stronę zawodniczki. Nie zawsze jej to wyjdzie, czy zawodnika, nie zawsze jest w stanie dać z siebie wszystko. I czasami jest to drugie dno, które tak naprawdę pokazuje, że ten dzieciak niestety nie zawsze ma tak samo jak jego rówieśnik, czy to po drugiej stronie boiska, czy także w teamie, bo na to musimy zwrócić uwagę i tego sobie życzmy chyba w tym nowym roku, żebyśmy nie tylko trenowali sportowo te dzieciaki, ale także uczyli je pomału życia, bo to jest ich pierwszy ważny element tego życia, żeby się nie zniechęcały do tego sportu i także uczyły się także w życiu odnosić zwycięstwa, ale także wytrzymywać porażki, bo łatwo jest wygrywać, natomiast porażki, które przychodzą dla niektórych późno, dla niektórych wcześniej, często zniechęcają je do sportu, ale także i niestety w życiu pozwalają się poddawać. Tego byśmy nie chcieli, tego sobie życzmy, żeby te dzieci były silniejsze po tym naszym sporcie. I my też przyłączamy się do życzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Moim bardzo. Gościem był Marcin Gurtatowski, prezes GKS Grom Turowo. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, do widzenia Państwu. Do widzenia.